Fitline Food. Dzisiejsza tematyka, jak wybrać wody i jak je dopasować do siebie. W pierwszej kolejności wybieramy wody, które mają bardzo dużo minerałów, tak aby mogły uzupełnić niedobory związane z naszą dietą. Najlepszymi wodami w tym celu są wysoko zmineralizowane i nisko zmineralizowane. Są one ogólnie dostępne na rynku. Natomiast wody nisko zmineralizowane nie mają żadnego działania zdrowotnego, także tutaj akurat doskonale nadają się jako dodatek, jako surowiec do przygotowania dań. Natomiast jeżeli chodzi o picie, to nie wzbogacają w żaden sposób naszej diety. Istnieją również wody lecznicze, ale tutaj uwaga, po nie powinny sięgać jedynie osoby, które są chore na cukrzycę, na nerki i przede wszystkim powinny one sięgać po nie tylko i wyłącznie po skonsultowaniu się z lekarzem, ponieważ one działają na zasadzie lekarstwa i bardzo silnie. Można sobie zrobić krzywdę, także jeżeli chodzi o wody lecznicze, to tylko i wyłącznie z polecenia lekarza, nawet nie dietetyka. Natomiast jeżeli chodzi o wody zmineralizowane, można je świetnie dobrać, dopasować do swojego charakteru i stylu życia. Po skonsultowaniu się z dietetykiem już teraz możemy powiedzieć, że wody wysoko zmineralizowane powinny sięgać osoby, które aktywnie uprawiają sport, natomiast średnio zmineralizowane osoby, które mają umiarkowanie aktywny tryb życia. Asia, Fitline Foods.